Szanowni Państwo, przed chwilą chcieliśmy sprawdzić, czy w Ministerstwie Aktywów Państwowych ktoś pracuje nad przygotowaniem ustawy, która ma zabezpieczyć Polaków przed wpływem olbrzymich wzrostów kosztu rachunków za gaz. Dzisiaj Polacy dostają kilkaset procent wyższe rachunki. Niektórzy nie będą w stanie tego zapłacić. Nie działa. Niby tak zimno, prawda? Czyli niektórzy pracują. A jest. A nie tak jak ministerstwo, że nikt nie pracuje. Dzisiaj taki dzień jest. Mojej żonie akumulator w samochodzie też odmówił posłuszeństwa, mimo że tylko parę stopni mrozy. I uszy odmarzają. Dałbym ci czapkę, ale pewnie nie chciałabyś w niej wyglądać. Jest? Czyli jeszcze raz zaczniemy. Szanowni Państwo, chcieliśmy się dowiedzieć w Ministerstwie Aktywów Państwowych, czy prowadzone są jakiekolwiek prace nad rozwiązaniami tarczy antyinflacyjnej, które miałyby zabezpieczyć miliony Polaków przed wysokimi cenami gazu. Dzisiaj Polacy dostają rachunki o kilkaset procent wyższe niż jeszcze to było w zeszłym roku. Dla wielu są to kwoty nie do zapłacenia, zwłaszcza jeżeli jeszcze zwrócimy uwagę na wysoki wzrost kosztów utrzymania poprzez wysoką inflację i zmniejszone wynagrodzenia spowodowane Polskim Ładem. Nie może być tak, że jest zima, rachunki za gaz są coraz wyższe, a ministerstwo nie pracuje. Niestety okazuje się, że zarówno minister, jak i podlegli mu urzędnicy jeszcze nie wrócili chyba z Sylwestra marzeń. Koalicja Obywatelska 3 stycznia złożyła projekt ustawy, która ma ochronić Polaków przed wysokimi cenami gazu. Niestety marszałek Witek nawet nie nadała temu projektowi numeru. Więc przyszliśmy sprawdzić, czy może zgodnie z zapowiedziami w ministerstwie toczą się jakieś prace. Przecież takie prace, takich ustaw nie przygotowuje się na kolanie. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaczyna się w środę. Niestety ministerstwo nie pracuje. Ja apeluję do ministra Sasina, żeby przestał odpoczywać, a zajął się tym, co jest istotne dla Polaków, czyli ochroną przed wysokimi cenami energii, a w tym cenami gazu. Szanowni Państwo, matka samotnie wychowująca swoje dziecko będzie płaciła rachunek wyższy o 400%. Samotna emerytka w Wawrze do tej pory płaciła za prąd 190 zł, a w styczniu zapłaci 1600 zł. To są rzeczy niedopuszczalne. Dzisiaj w skrajnym ubóstwie żyją miliony Polaków. Ubóstwo wśród Polaków wzrosło o 1%. 2 miliony Polaków żyje w warunkach, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I co robi polski rząd? Nie pracuje. Ministerstwo jest zamknięte. Nikt nie chce się pochylić nad projektem ustawy, który jest tak niezwykle ważny, żeby obniżyć ceny gazu polskim rodzinom. Rząd myśli tylko i wyłącznie o sobie, o swoich kiesach, o swoich pieniądzach, o Sylwestrze marzeń, a nikt nie chce pochylić się nad tak ważnym problemem. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska jest na miejscu. My nie mamy wakacji. My złożyliśmy projekt ustawy i chcemy, żeby polski Sejm się tym zajął już na następnym posiedzeniu. Nie może być tak, że ministrowie są na wakacjach. Prosimy i wnosimy o to, aby polskie rodziny płaciły mniejsze rachunki za gaz. I mogły czuć się bezpieczniejsze. Dziękuję, są jakieś pytania? Dzięki. Jeżeli nie ma, dziękujemy bardzo. Podrzucić cię gdzieś? Ja mam samochód. Dobra. Aha, na razie. No, na razie. Cześć.
Czyli do roboty daleko.